Dzisiaj stoimy tu wszyscy razem, obywatelki i obywatele, przedstawiciele samorządu, partii, opozycyjnych partii politycznych, organizacji pozarządowych, Komitetu Obrony Demokracji, a przede wszystkim stoimy tutaj jako obywatelki i obywatele. Razem, solidarnie zwracamy się do mediów i polityków o rozwagę i uwagę. Razem apelujemy, hejt, szczucie i dehumanizacja przeciwników nie mogą być drogą do utrzymania bądź zdobycia władzy. Zatrzymajmy eskalację społecznych podziałów i rozpalanie najgorszych instynktów i emocji, zanim dojdzie do kolejnej tragedii. Od 4 lat o tej porze spotykamy się przy sercu świateł dla Pawła Adamowicza, zaangażowanego samorządowca, prezydenta Gdańska, człowieka o wielkim sercu, którego zabiła motywowana politycznie nienawiść. Prawie dokładnie 100 lat temu z rąk zamachowca zginął prezydent Gabriel Narutowicz, przeciwko któremu politycy skrajnej prawicy rozpętali kampanię nienawiści, zarzucając mu, że nie jest Polakiem. Trudno uciec od analogii z dniem dzisiejszym. Dzisiaj, jak 4 lata temu, trwa nieformalna, lecz niezwykle ostra kampania wyborcza, której rządowe media i politycy prowadzą zorganizowaną, zaplanowaną i częściowo skuteczną kampanię kłamstwa i dezinformacji, zohydzania i odczłowieczania przeciwników czy całych grup społecznych. Sieją burzę, która również może uderzyć w nich samych. Przy takiej eskalacji emocji żadna ze stron tej politycznej walki nie jest wolna od słabnej agresji i mowy nienawiści. Dlatego stoimy tutaj razem. Opolska prodemokratyczna, obywatelska, samorządowa i partyjna opozycja i wspólnie mówimy, tak nie musi i nie może być. Tylko nasza solidarna postawa może to zmienić. Bądźmy czujni, nie wierzmy w kłamstwa polityków i mediów siejących nienawiść. Reagujmy na wszelkie formy hejtu. Wspierajmy się wzajemnie, niezależnie od barw partyjnych i poglądów. Zatrzymajmy tę wzajemną agresję i nienawiść, zanim słowa zamienią się w czyny. Wołamy więc razem. Stop hate! Nienawiść zabija. Solidarność naszą bronią. Stop hate! Solidarność naszą bronią.